Na tym filmie pokażę Wam, jak ze statystyki matematycznej można wykonać test istotności różnic między dwoma wynikami, które w jakiś sposób są ze sobą powiązane. One najczęściej powiązane są z tym, że jakby pochodzą dokładnie od tej samej liczby jednostek, ale między tymi wynikami nastąpiła ewentualnie jakaś zmiana. Na przykład chorym podano lek, czyli mamy wyniki jakiegoś pomiaru negatywnego lub pozytywnego czynnika przed podaniem kuracji i po podaniu kuracji. Wtedy możemy sprawdzić skuteczność na przykład kuracji leczniczej lub też jakiegoś treningu, jak porównamy ze sobą wagę osób przed treningiem i po treningu, oczywiście po jakimś tam czasie określonym. Na tym zadanku ja Wam pokażę, jak można sprawdzić, czy opłaca się kierowcom jeździć po 6 na przykład wyścigów, czy po 7 wyścigów, w zależności, żeby powiedzmy stwierdzić, czy dany trening został uznany za skuteczny, czy ta większa liczba wyścigów pozytywnie wpłynęła na liczbę zdobytych punktów, czy też nie. Zadanie brzmi: tabela przedstawia liczbę zdobytych punktów dla 10 kierowców rajdowych po 6, tutaj to jest jako zmienna X, i po 7 wyścigach w ramach treningu, to jest zmienna Y. Czy można twierdzić, czy przy poziomie istotności alfa 0,05, że zwiększenie liczby wyścigów o kolejny dodatkowy nie wiąże się z istotną zmianą w liczbie zdobytych punktów? Inaczej mówiąc, możemy sprawdzić, czy liczba zdobytych punktów przy 6 okrążeniach, 6 wyścigach jest matematycznie taka sama niemal, jak w przypadku, gdyby oni mieli 7 wyścigów odbytych. I te liczby oczywiście mogą się między sobą znacząco różnić, nie muszą, nie ma takiego wielkiego narzucenia. Można oczywiście potraktować to jako test porównujący średnią X ze średnią Y, jak najbardziej. Ale jeżeli mamy powiedziane, że możemy wykonać tutaj test istotności różnic między tymi wynikami, to możemy potraktować, że pierwsze wartości X są to tak zwane wyniki przed, a wyniki Y to są wyniki po pewnym czynniku, którym zaszedł dla danego kierowcy, czyli jaka była liczba jego zdobytych punktów po jakby bez zwiększenia liczby okrążeń i po zwiększeniu liczby okrążeń. Te wyniki mogą być oczywiście wyższe, ale nie muszą być. Wszystko zależy od zasad danego wyścigu. I teraz tak, możemy zastosować tutaj taką manewrację, że liczymy różnicę między zdobytą liczbą punktów po minus to, co było przed. Czy my policzymy x minus y, czy y minus x, naprawdę nie robi to nam większej różnicy, ponieważ w tym teście mamy tylko stwierdzić, czy powiedzmy to zwiększenie nie wiąże się z istotną zmianą. Czyli mamy sprawdzić, czy na początek wyniki są takie same, a potem może, czy jednak ewentualnie różnią się między sobą, ale niekoniecznie wskazując, które wyniki miałyby być wyższe. Czyli możemy powiedzieć, że to jest test istotności dla dwóch średnich, nazywany tutaj testem czasem różnic. I jeżeli mamy przyjęty poziom istotności na poziomie 5%, to inaczej współczynnik ufności wynosi 0,95, to wiemy. I teraz wartość krytyczna, która nam będzie potrzebna w tym teście, będzie wynosiła 2,26. Ta wartość jest szukana zgodnie z oznaczeniem, które jest tutaj przy tym symbolu T, przy odpowiednim poziomie istotności alfa, tu akurat 0,05, i przy S stopniach swobody. A stopnie swobody są tutaj równe n-1, czyli jak mamy 10 wyników, nawet jak powiedzmy ile tutaj jednostek zbadaliśmy 10 kierowców rajdowych przed i po, ale traktujemy to, nie będziemy badać xów i yów ze sobą porównywać, tylko stworzymy nową zmienną, która się nazywa z, gdzie z równa się y minus x i takich wyników z będziemy mieć tylko 10. Po prostu na podstawie tych 20 łącznie wyników, dlatego tutaj stopnie swobody traktujemy jako n-1, czyli 10 minus 1 będzie 9. No a pytanie, skąd się wzięło to 2,26? Otwieramy sobie odpowiednie tablicę z rozkładem testu Denta i widzimy, że tutaj na wklejonym przeze mnie okienku w dół lecą tak zwane stopnie swobody, a w kolumnach kolejnych mamy poziom istotności alfa. Te tablice mają jeszcze poziom istotności jakby dla testu jednostronnego, ale tego nie bierzemy pod uwagę. Jeżeli nasz poziom istotności alfa wynosił 0,05, a stopnie swobody wynoszą 9, to w tym momencie dla wiersza podpisanego numer 9 idę w prawo, żeby znaleźć kolumnę podpisaną jako 0,05, czyli szukaną wartością krytyczną z rozkładu testu Denta jest 2,262. Ten wynik pokrywa się z tym, oczywiście można do 2 mieć po przecinku, można do 3, można również korzystać z, powiedzmy, z szukania wartości krytycznych w tablicach papierowych czy w Excelu w dowolnym sposobie, ważne, żeby mieć tą krytyczną. A teraz po co? Po to, że mamy wartości przed, mamy wartości po zmianie. Dzięki temu możemy obliczyć, jakie były różnice między wartościami koniec minus początek. W tym momencie mamy tak zwane różnice i dla nich liczymy podstawowe statystyki z próby, czyli średnią i odchylenie standardowe. Gdy mamy wyniki dla 10 kierowców, jakie one były w przypadku wykonania mniejszej liczby okrążeń i po zwiększonej liczbie okrążeń, czy też wyścigów, jakkolwiek to nazwiemy, możemy obliczyć różnice, jakie wynikają z tego, że zmieniliśmy, powiedzmy, taktykę ich treningu. Są to po prostu różnice między y-ami a x-ami, czyli 3 minus 2, 1 minus 2, 6 minus 3. Mamy wypisane tutaj te wartości. Ja wykonałam od razu sumowanie. Po co, to zaraz się okaże, bo jak było powiedziane, musimy policzyć podstawowe statystyki opisowe dla tych różnic. A więc pierwszym elementem, który musimy policzyć, to średnia arytmetyczna. Średnia arytmetyczna jest zwykłą sumą wszystkich elementów i dzieleniem przez tej sumy przez liczbę elementów. Czyli suma podpisanej kolumny ZI daje nam minus 1, a to ile mamy tych zbadanych kierowców, wiemy, było ich 10, a więc średnia arytmetyczna to minus 1 przez 10, czyli minus 0,1. Drugim elementem pochodzącym z tej próby, który nazywamy parametrem rozkładu, to odchylenie standardowe. Żeby policzyć odchylenie standardowe, jak widzimy we wzorze, od każdej wartości z, czyli od każdej różnicy, muszę odjąć przeciętną różnicę, jaka nam wyszła, a potem tę różnicę przed sumowaniem jeszcze podnieść do kwadratu. Dlatego tutaj powstała kolumna z i minus średnia z, a z średnia wynosi minus 0,1, czyli od każdej z tych wartości, jak tutaj mamy wypisaną, odejmujemy minus 0,1, czyli każda z tych wartości tutaj wypisana jest, ale przed, powiedzmy, podstawieniem do wzoru na odchylenie standardowe różnic, musimy te różnice podnieść do kwadratu. Ta dwójka powinna być oczywiście u góry jako kwadrat, czyli każda z wartości musi zostać podniesiona do kwadratu i wpisana w tą kolumnę. Interesuje nas zawsze przy odchyleniu standardowym suma takich różnic podniesionych do kwadratu, żeby uzupełnić ułamek, który znajduje się pod pierwiastkiem, a w mianowniku takiego pierwiastka musi się znaleźć liczebność tych elementów, które badamy, czyli ilu było takich kierowców. Było ich 10 i jak policzymy ten pierwiastek, otrzymujemy 2,166. Będzie to przeciętne odchylenie od tej różnicy, która wynosiła minus 0,1, i jak wypiszemy sobie, że wyniki z próby wynosiły minus 0,1 jako średnia i odchylenie standardowe na poziomie 2,166, będziemy mogli przeprowadzić test statystyczny, w którym w hipotezie zerowej raz zakładamy, że średnia różnica jest 0, można powiedzieć inaczej, że różnica między samymi średnimi są zerowe, a w hipotezie alternatywnej raz zakładamy teraz, że jednak średnia z tych różnic jest różna od zera, Czyli ona jest na tyle byłaby istotna, że trzeba by było brać pod uwagę, że wyniki między powiedzmy zastosowaniem zwiększonej liczby wyścigów są inne niż po zastosowaniu tej liczby zwiększonej. I w tym momencie mamy tak, hipotezę zerową i alternatywną. Co my możemy dalej powiedzieć? Żeby tą hipotezę zerową zweryfikować, czy należy ją odrzucić, czy też nie ma podstaw do odrzucenia, wyliczamy pewną statystykę tego testu. Ten test polega na tym, że od średniej z próby odejmujemy wartość, którą oczekujemy, że będzie zachodziła, czyli to jest ten brak różnic, średnia z różnic jest na poziomie 0. Podzielimy przez odchylenie standardowe na tych różnicach i przemnożymy razy pierwiastek z n-1. Przypomina to po prostu zwykły test dla średniej, kiedy próba jest mała. Bo tak jak widzimy, tutaj jednostek zbadanych jest bardzo mało, jest 10, nie przekracza to 30, czyli wykorzystujemy rozkład testudenta. Jeżeli sobie uzupełnimy nasze dane, ile wynosiła ta wartość średniej różnicy, ile wynosiło odchylenie standardowe na różnicy i jak była liczna zbiorowość naszych kierowców, otrzymujemy statystykę testu. Ona jest dość niewielka, nie przekracza ani 1, ani 2 tym bardziej, więc w tym momencie, żeby się dowiedzieć, która z tych hipotez byłaby lepsza, to my tą statystykę testu będziemy musieli porównać, czy mieści się ona w obszarze odrzucenia hipotezy zerowej. Zazwyczaj, powiedzmy, gdy test posiada hipotezę alternatywną dwustronną, my mamy zarówno lewy ogon, jak i prawy ogon jako fragmenty obszaru odrzucenia hipotezy zerowej. Jeśli chcemy wiedzieć, w jakich granicach zamyka się obszar odrzucenia hipotezy zerowej, musimy znać naszą wartość krytyczną, do którego porównujemy. Jeżeli w tym momencie korzystamy z rozkładu testudenta, to nasza wartość krytyczna też powinna pochodzić z rozkładu testudenta. Jak pokazałam Wam, ona w tym zadanku wynosi 2,26, czyli tu mam od minus nieskończoności do minus krytycznej, czyli minus 2,26 i od 2,26 jako plus krytycznej do plus nieskończoności. Czyli wtedy matematycznie możemy zapisać, że obszar krytyczny jest obustronny, bo on jest od minus nieskończoności do minus naszej krytycznej i od plus krytycznej do plus nieskończoności. I co u nas zachodzi? Jak się ma ten wynik statystyki do obszaru odrzucenia hipotezy zerowej? A ma się tak, że ta nasza statystyka, ten wynik na pewno nie należy do obszaru krytycznego, czyli możemy powiedzieć, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. A więc w tym momencie możemy powiedzieć, jakby wracając do naszych hipotez, że przy poziomie istotności 0,05, bo tyle braliśmy w zadaniu, nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówiła o tym, że te średnie wyników przed i po badaniu są identyczne. Czyli inaczej mówiąc, nie zaszedł efekt, czyli nie ma zmian pod wpływem czynnika. A więc wracając do naszych kierowców rajdowych, można by było powiedzieć, że czy oni będą jeździli po 6 wyścigów w ramach treningu, czy po 7 wyścigów w ramach tego samego treningu, liczba punktów statystycznie jest taka sama.